Radość miłości przeżywana w rodzinie. Słowa papieża Franciszka były myślą przewodnią sympozjum zorganizowanego z okazji 40. rocznicy powstania wspólnoty domowego kościoła w diecezji łomżyńskiej. Dzisiejsze spotkanie ma dwa tytuły. Po pierwsze, jest to wielkie święto rodzin, które organizujemy w naszej diecezji już od kilku lat. To jest drugie tak wielkie spotkanie i sympozjum, ale jest też drugi tytuł, który jest bardzo ważny. To 40 lat istnienia domowego kościoła w naszej diecezji, czyli tak naprawdę 40 lat formacji małżeństw według określonego programu, który pomaga im być szczęśliwymi. Bo tak naprawdę o to w życiu chodzi, żeby tak iść ze sobą przez życie jako mąż i żona, tak się wzajemnie kochać, szanować, tak w jednym kierunku też patrzeć, korzystając z tego, co też daje Kościół, aby ta miłość małżeńska dawała autentycznie po prostu radość. Ta radość, biskup Janusz mówił to w kazaniu, ale też Ojciec Święty mówił w adhortacji Amoris Laetitia, którą dzisiaj dostali wszyscy uczestnicy spotkania, że właśnie tak przeżywana małżeńska radość daje ta miłość daje po prostu radość, która jest nie tylko ich radością, ale też radością całego Kościoła. I to właśnie na tym sympozjum chcemy pokazać. To jest też kolejny tytuł, to uroczysta inauguracja zajęć na studium życia rodzinnego, gdzie na trzech kierunkach również tłumaczymy małżonkom, jak taką miłość szczęśliwą budować. A więc niezwykła atmosfera, niezwykli małżonkowie, domowy kościół, absolwenci poprzednich edycji studium, narzeczeni, do tego wspaniali goście przez Katowice, Warszawę i Kraków, no po to, żeby razem świętować i razem się cieszyć. Adhortacja Amoris Laetitia, najnowszy papieski dokument skierowany głównie do rodzin, zaprezentował łomżyński ksiądz biskup senior Stanisław Stefanek. Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Na samym początku mówił Franciszek. A więc jest to dobra nowina. Jest to radosne przepowiadanie. A w FC będziemy mieli Ewangelia rodziny. Radosne przepowiadanie. To jest wprowadzenie pojęcia Ewangelia rodziny. Dlaczego? Bo Chrystus jest ostatecznie treścią tegoż przepowiadania. Po drugie, refleksja pasterzy i teologów, jeśli jest wierna Kościołowi i związana z rzeczywistością i twórcza, pomoże nam osiągnąć większą jasność. Sprawdzianem wybranej dobrej ścieżki w poszukiwaniu pasterzy szukają języka i sposobu dotarcia, teologowie szukają języka i wyjaśnienia pojęć. Probierzem, sprawdzianem jest wierność Kościołowi. Nauczaniu błogosławionego księdza Franciszka Blachnickiego wykład poświęcił ksiądz biskup Adam Odarczyk z Katowic. Młodzież była tą pierwszą grupą, z którą ksiądz Blachnicki zaczynał pracę i formację w ramach ruchu Światło Życie. Potem dopiero pojawili mu się dorośli, rodziny, kiedy stwierdził, że trzeba, żeby tak naprawdę zmieniać życie młodych ludzi, to trzeba zmieniać życie małżeństw i rodzin. I myślę, że tu jest tak naprawdę też odpowiedź na postawione przez Pana pytanie, że docieramy do młodych dzisiaj tak naprawdę przez małżonków, że to się nie zmieniło, że jeżeli rodzina dobrze, normalnie funkcjonuje, to największym autorytetem dla dorastającego młodego człowieka jest mama i tata. Jeśli oni zaprezentują swojemu dziecku właściwy system wartości, duchowości, to dziecko będzie w stanie po prostu rozeznać, widzieć, że to, co pokazuje dom, to jest to najbardziej sprawdzające się, bo widzi to w życiu swoich małżonków, swoich rodziców. Tak więc tak naprawdę docieranie do młodych to jest dotarcie też do nich przez rodziców, a te sprawy typu właśnie cała kwestia przestrzeni wirtualnej, komputera, komórki, czy jeszcze jakichś innych form, no to są już kwestie jakichś metod, czy takich sposobów, które to mogą jeszcze ułatwić, ale tak naprawdę młody człowiek potrzebuje relacji w normalnym świecie, a nie przez komórkę budowanych. W sympozjum uczestniczył inspektor Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji, specjalizujący się w problematyce dotyczącej młodzieży.
Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu Wandy Pułtawskiej, lekarza psychiatry, świadka świętości Jana Pawła II. 65-6 lat pracuję w duszpasterstwie rodzin w kościele. Tyle samo czasu prowadzę poradnie młodzieżową, bo jestem specjalistą od młodzieży. Była taka poradnia wychowawczo-lecznicza UJ. To nie służby zdrowia, tylko wychowawcza. Tyle samo lat prowadzę poradnie dla małżeństw w konflikcie i siłą faktu dla nauczycieli. Ponieważ młodzież zaprowadziła mnie do swoich rodziców i do swoich nauczycieli. I proszę Państwa, prześledziłam życiorysy ludzi dosłownie od urodzenia do śmierci. Moja kartoteka zawiera życiorysy ludzi, którzy już nie żyją, młodsi ode mnie. I to jest podsumowanie tego, co obserwowałam i obserwuję. Bo moje pokolenie, ja jestem to samo pokolenie, co Karol Wojtyła, trochę młodsze od niego, miało okazję obserwować degradację ludzkości w ciągu ostatnich 70 czy tam 100 lat. Jak ja startowałam, młoda dziewczyna, w Polsce nie było prawa do rozwodu. I państwo, i kościół jednakowo zabraniali. Małżeństwo było dozgodne. W miarę postępu narastały zbrodnie w małżeństwie. I po tych latach pracy ja państwu powiem, jakie sprawy się przydały do tego, że było gorzej, a jakie można zobaczyć jako poprawę. Wyraźne pogorszenie sytuacji zaistniało na odcinku młodzieży, bo ja się młodzieżą zajmuję, od czasu prowadzenia koedukacyjnych szkół. Ponieważ rozwój dziewczyny i chłopca tak się różni, że jest śmieszne robić ten sam program w wiekowej klasie. 12-letnia dziewczynka dzisiaj może być matką, 12-letni chłopak nadaje się do kopania piłki i nic więcej. 18 sztuczna granica dojrzałości jest żadną dojrzałością. Tak samo głupi jest przedtem jak potem. 18-latek to jest dziecko. Spotkanie było okazją do bezpośrednich rozmów i refleksji. Z chłopakiem jestem tutaj, żeby zadeklarować się i zachęcić się do małżeństwa, bo 3 lata jesteśmy w związku i nie możemy się zdecydować i bardziej się rozłączamy, a chcemy właśnie konkretnie się zdecydować. Daliśmy sobie taki czas, no i żeby Bóg do nas mówił przez ten czas. No i zobaczymy, tak? Na pewno Bóg chciał, żebyśmy tu byli, bo dostałam tak grafik, a ja mam na 3 zmiany pracuję i jako dostałam na te dni wolne, więc no chyba coś to znaczy. Spotkanie zostało zorganizowane w Auli Szkół Katolickich w Łomży.